symbol to the nation, a hero to the world. The beacon of hope, shining out across the stars. I look around at us, you know what I see? A bunch of a-holes. 11 lat temu Iron Man zaczął coś niesamowitego. Nikt nie spodziewał się, że po takim filmie o w sumie superbohaterze wtedy, myślę, nie aż tak popularnym jak dzisiaj, całość przerodzi się w tak niesamowite uniwersum, które stworzy niesamowitą liczbę fanów, które sprawi, że Marvel stał się najpopularniejszą marką obecnie, która zbuduje tak dużą otoczkę, jaką te filmy wytwarzają dookoła siebie. Cóż, dobiega koniec pewnej części tego uniwersum, bo jak doskonale wiemy, Marvel będzie produkował swoje filmy dalej. Będą one już trochę inne, ale dzisiaj pragnę Was zaprosić na recenzję filmu Avengers Endgame. You think you know how the world works? The world is changing. Rok temu, po seansie Infinity War, powiedziałem, że żaden film więcej nie zbuduje czegoś tak niesamowitego, jak zrobił to ten film. Tej całej otoczki, tej ekscytacji, tego oczekiwania. I w końcu, gdy seans nadszedł, wszyscy siedzieliśmy zszokowani. Śmialiśmy się z dobrego humoru. A potem, po zdobyciu przez Thanosa wszystkich kamieni i stryknięciu, siedzieliśmy w absolutnej ciszy na sali kinowej. To było niesamowite wydarzenie. I teraz doczekaliśmy się na koniec tej historii, na Avengers Endgame, na które wszyscy czekali. I jest to moim zdaniem niesamowite zakończenie tej serii. Niesamowite zakończenie i podsumowanie 11 lat, które tak naprawdę było, cóż, niesamowitym czasem. Czasem, który wykreował masę postaci, wykreował masę niesamowitych wątków. Sprawił, że na każdy film biegliśmy do kina z wielką ekscytacją, co się wydarzy, a czasem też tylko po to, żeby przesiedzieć te kilkanaście minut napisów i zobaczyć te kilka sekund zapowiedzi następnego filmu, następnych wątków, następnej części historii. I w końcu saga nieskończoności dobiegła końca. Ale MCU się nie skończyło. To jest, myślę, początek czegoś nowego i Endgame jest niesamowitym hołdem. Niesamowitym hołdem dla tego, co już było, dla tego, co się wydarzyło, dla tych wszystkich aktorów, dla tych wszystkich osób, które pracowały przy tych filmach. Jest też ukłonem w stronę fanów, bo jest filmem po prostu nieziemskim. Myślę, że ten film zapisze się w historii kina. Nie mogę powiedzieć, czy dostanie Oscara za rok. Oscary są dziwne. Dostanie całą masę nagród, ale myślę, że ten film dostał największą nagrodę. Nagrodę od tego, jak wszyscy fani na to czekali. Jak wszyscy aktorzy świetnie bawili się przez lata, kreując niektóre postacie i czekając na ten moment. Avengers Endgame to film niezwykły i nie powiem wam nic o fabule. Ja jestem usatysfakcjonowany z tego, co obejrzałem przez 3 godziny. Jestem zachwycony tym, co się tam działo. Były liczne momenty, na których śmiałem się i też takie, na których siedziałem mega zaskoczony. Ale oczywiście przyszły momenty, na których, cóż, muszę się przyznać, płakałem ze wzruszenia. Ze wzruszenia z tego, jak coś niesamowitego dzieje się na ekranie i płakałem, bo Marvel tworzy coś niesamowitego. To jest ważna część mojego życia. Myślę, że bez tego nie powstałby ten kanał, który prowadzę też od 3 lat i kilka już tych filmów MCU tu oceniłem. Myślę, że ten film nie jest tylko niesamowitą historią, ale to wszystko, co tworzył dookoła siebie, to wszystko, jak te filmy się w końcu zakończyły, te wątki budowane w nich, to jest niesamowite. I
teraz powiem jeszcze raz to, co mówiłem już rok temu, że chociażby Marvel za kolejne 10 lat stworzył niesamowite dokończenie kolejnych wątków, nowe dokończenie nowo rozpoczęte już niebawem historii, to jednak Endgame było pierwszym takim zakończeniem. I to pierwsze zakończenie pozostanie w naszej pamięci i będzie czymś niesamowitym. Czymś, do czego będziemy wracać. Ciężko było mi mówić teraz o tym filmie, nie opowiadając wam dokładnie i nie oceniając, co tam się wydarzyło, co było epickie, co było szokujące, co było zabawne. Ale nie spodziewałem się prawie niczego z tego filmu. Było kilka rzeczy, oczywiście wszystkie teorie fanów i jakieś moje przewidywania, część z nich się sprawdza, ale tak czy inaczej odkrywanie tego filmu było czymś niezwykłym. Odkrywanie go po raz pierwszy i odkrywanie go po raz drugi, bo w momencie, kiedy nagrywam tą recenzję, byłem już na tym filmie dwa razy i niewykluczone, że pójdę na niego kolejny raz i kolejny. I na pewno obejrzę go jeszcze nie raz później w domowym zaciszu. Także, cóż. Dla mnie jako wielkiego fana Marvela ten film jest czymś niezwykłym. To doświadczenie to wszystko, co płynęło z ekranu, no wzruszyło mnie i tak chwyciło za serce i na pewno chwyci wielu z was. Tego wam życzę, żebyście również odebrali ten film jako coś niesamowitego, bo uwielbiam Marvela i jest to piękna historia, która była budowana przez tyle lat i będzie budowana dalej i nie mogę się doczekać kolejnych filmów, nie mogę się doczekać tego, co będzie już niebawem, chociażby w filmie Spider-Man Far From Home, i czy chociażby w wyczekiwanych przeze mnie Guardians of the Galaxy 3 i kolejnych filmach, o których jeszcze nie mamy pojęcia. Cóż, Marvel jest czymś niesamowitym, czymś, co zaczęło się wiele, wiele lat temu w formie komiksów. I teraz mamy filmy, mamy komiksy, mamy niesamowitą historię, i która w sobie tak naprawdę buduje się na nowo na naszych oczach. I Avengers Endgame jest filmem pięknym. Pod każdym względem, jakby szukanie na siłę dziur w nim jest bez sensu, bo po obejrzeniu dwa razy tego filmu nie mam już żadnej wątpliwości co do fabuły, nie mam już żadnej wątpliwości co do postaci, zachowań i tak dalej. Także jeżeli czegoś nie zrozumiecie za pierwszym razem, to pójdźcie drugi raz, będziecie się bawić identycznie, świetnie. Cóż, tak samo jak płakałem za pierwszym razem, płakałem za drugim, także jakby jest to film niezwykły. I życzę wam, żeby wasz seans również taki był. Życzę wam, żebyście się niesamowicie bawili. I życzę wam dobrej zabawy, bo tak jak powiedziałem, ciężko jest dyskutować o tym filmie bez powiedzenia żadnego spoileru. Mogę powiedzieć, że muzyka jest niesamowita. Chociaż nie jest jakoś szczególnie odkrywcza, bo jednak przewija się motyw naszych postaci, przewija się motyw Kapitana Ameryki, przewija się motyw główny Avengersów, który chwyta również za serce. Mamy tutaj po raz kolejny kunszt efektów specjalnych, różnych dodatków, cała masa rzeczy, scenografia, kostiumy, to wszystko jest idealne jak za każdym razem. Także nie będę na siłę tutaj nic więcej mówił. Ta recenzja jest dziwna, bo też film jest niezwykły i ciężko go tak w sposób bezspoilerowy, bez większej dyskusji ocenić. Także to by było na tyle. I to by było na tyle, jeśli chodzi o sagę nieskończoności. Ale zaczyna się nowa saga. Czego będzie dotyczyć? Tego, myślę, dowiemy się już niebawem. Także dziękuję wam bardzo za uwagę i życzę wam niesamowitych przeżyć związanych z Endgame. A jeżeli już byliście na filmie, to podzielcie się swoimi wrażeniami, jak wam się podobało, czy również się wzruszyliście, czy coś was zaskoczyło, czy coś was rozczarowało. Ja na pewno rozczarowany nie jestem, jestem zachwycony i jestem szczęśliwy, że miałem okazję przez te wszystkie lata oglądać te filmy i czekać z utęsknieniem na każdy kolejny i w końcu doczekać się na tak fantastyczne zakończenie, które, cóż, jest niezwykłym przeżyciem. I życzę wam tak samo niezwykłych przeżyć. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mówił jak zwykle Hiro.
Trzymajcie się. Na razie. We owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes.